No to siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Ogólnie witam was w moim super upierdzielonym garażu. Niestety no będę musiał to wszystko znowu ogarnąć. KTM, niestety tak samo serwis KTM-a. Lagi poszły do regeneracji. Dzieje się ostro, a ja niestety muszę się pozbyć dwóch maszyn w jak najszybszym terminie. TTR, jakby ktoś był zainteresowany, jest już do sprzedania. Jakby co, lokalizacja Małopolska, okolice Brzeska. Ktoś chce więcej ze mną pisać na ten temat TTR-ki, byłby zainteresowany, ale tak na poważnie zainteresowany, może wbijać na grupę na Facebooku. Jestem administratorem, Rafał imię, na pewno mnie znajdziecie. Cóż, TTR jest w bardzo dobrym stanie, jest to najlepszy motor, na jakim jeździłem, jest to markowy sprzęt, jest to Yamaha 125L, wersja L, bez rozrusznika. Silnik jest po kapitalnym remoncie, w sensie wymienione wszystkie łożyska, jakie były, wszystkie łożyska są powymieniane, nie na takim jakimś tandetne, na lepsze łożyska, wszystkie uszczelniacze są powymieniane, jest cylinder wymieniony na 150 Nikasil, głowica jest tak samo po regeneracji, nowe zawory, nowe uszczelniacze i tu jest problem, bo jeden zawór niechcący uszkodziłem, znaczy uszczelniacz zaworowy uszkodziłem przy zakładaniu, ale to nic nie przeszkadza, po prostu jak motor strasznie długo stoi, powiedzmy tak parę dni jak postoi, to tam przeleci kropelka oleju do cylindra i przy odpalaniu może lekkiego puści dymka. Ale to tylko przy odpalaniu może puścić lekkiego dymka, a tak to się nic nie dzieje, nie kopci ani tyle. No i co? Łożyska w kołach są zrobione, tak samo są nówki, z tyłu w bębnie są nowe okładziny, z przodu się klącki będą kończyć, no ale to ktoś sobie już wymieni, bo to też nieduże koszty. Klamki obydwie mam nowe, więc to też nie będzie problemu. To tym się na razie nie sugerujcie, bo jeździłem na tym, bo to się nie łamie w ogóle. Założę normalne klamki, mam dwie nowe. No, poszycie siedzenia tak samo, to są groszowe sprawy, to tam też ktoś, kto sobie się robił, to ogólnie motor służył do jazdy enduro po większym błocie i dlatego się za bardzo wyglądem nie przejmowałem. Nie przejmowałem się wyglądem. Napęd jeszcze jest ok, chociaż zęby są troszeczkę przeciągnięte na tylnej zębatce i prawdopodobnie będą do wymiany. Będzie zębatka do wymiany, no ale to też nie są duże koszta. Ile sobie liczę za ten motor? Liczę sobie tak ze 4000. No jest konkretnie, no wydech tak samo, jest FMF 700 zł około kosztuje, plus około 200 zł wysyłka. No i naklejkę tam mam na FMF-a, tak samo tą oryginalną, bo ściągnąłem, żeby jej nie zgubić. No jest motor, jest mocno zainwestowany i no i chciałbym przynajmniej te 4000 za niego wziąć. Cena raczej nie podlega negocjacji, bo takie motory w takiej konfiguracji około 5000 kosztują. Standardowy, bez jakiegokolwiek tuningu, TTR-K będzie kosztować około 4500, czasami takie w gorszym stanie za 3,5. Zapomniałem dodać, że to jest 2006 rocznik. Dobra, to będzie tyle. Jak ktoś jest zainteresowany, piszcie na Facebooku, jest na sprzedaż, już można brać motor. No z bólem serca, no ale muszę się pozbyć, no. Mam trudną sytuację, no i niestety muszę upłynąć wszystko z tego garażu. R6 prawdopodobnie też będzie za niedługo wystawiona, też pójdzie na sprzedaż. I RC też w najbliższym czasie też pójdzie na sprzedaż. Tylko muszę jeszcze nagrać odcinek o LEDach, bo obiecałem ludziom i nagram ten odcinek. Nie zapomniałem, nagram go, tylko muszę mieć właśnie ten czas i też nagram. RC zawsze od jednego strzała pali. No nie mam nic do tego, no motor jest można powiedzieć, że prawie idealnej kondycji. No okleina jest trochę pozdzierana. I tyle, no okleina 150 zł, no to odnowić takiego pitbike'a to tylko 150 zł dokładacie i wygląda jak nówka.
bo plastiki nie są porysowane, tylko ogólnie okleina jest poździerana, no ale 150 zł dołożycie na okleinę, za niedługo może wystawią tą najnowszą nawet, to jak komu się podoba, to z 2018 roku nawet okleinę sobie pierdzielnie na tego MRF-a. Motor jest przystosowany do enduro, ten pitbike jest przystosowany do enduro, jest wszystko, po prostu elektryka jest uszczelniona. Możecie jeździć po największym błocie, po największych kałużach i nie ma prawa się nic z motorem dziać, z tym pitem. Chyba, że pierdzielniecie konkretnie wody do airboxa, to wtedy coś się stanie, a tak to nie powinno się nic dziać. Ja jeździłem nim enduro i nigdy mi nie zawiódł. Nigdy naprawdę, zawsze paliło strzała i tyle. Tyle w temacie. No, tutaj tylko będzie do roboty osłona na jedną lagę, spróbuję pospawać tamten plastik na razie, bo kupiłem osłony, ale złe. Pomyliłem się i kupiłem złe osłony i nie chcę kupować następnych, bo zanim to przyjdą, to no tyle no. Ja by co o RC jeszcze zrobię odcinek, jak będzie na sprzedaż, albo wystawię na grupę, więc zapraszam na grupę na Facebooku, więc jak ktoś będzie chciał, będzie napalony na MRF-a, to kto pierwszy, ten lepszy, no. Nic dodać, nic ująć. Dobra, my się wracamy tutaj. Jak widzieliście po tytule, mam trochę dodatków. Właśnie zarąbałem chłodnicę większą z MRF-a, no ale to w MRF-ie w RC-ku nic się nie dzieje, bo spokojnie na małej wydala, spokojnie wyrabia na tej małej, nawet nie trzeba było zmieniać na większą, ja zmieniłem, bo się bałem, że się będzie grzał, ale speedbike riderem jeździłem i jemu nic nie przegrzewał się MRF, więc spokojnie na małej chłodnicy enduro można śmigać. Założyłem do mojego RCU większą chłodnicę, podgląd sobie łączę, założyłem większą chłodnicę, no nie, węże mi styknęły, na styk dosłownie mam węże, chyciły mi. Jeszcze kurde pół centymetra i już by mi w ogóle nie chyciły, no ale udało mi się na styk, węże mi dostały do chłodnicy, nie musiałem do nowej kupywać. No i mam chłodnicę, bo bez chłodnicy zapierona się nie dało jechać. Tak się momentalnie pitbike grzał, że normalnie pojeździło się chwilę i zaraz ten luz zaworowy się tak zmniejszył, że po prostu praktycznie bez kompresji, po prostu zawór się podpierał, nie? Tak się rozgrzewał pitbike, dlatego założyłem większą chłodnicę. Co tu następnego? Stuningu mam odpowietrzniki do lak, takie na przycisk, też bardzo dobra sprawa, nie trzeba co chwilę tych śrubek odkręcać, zakręcać, odkręcać, zakręcać, no i potem się biorą i obrabiają gwinty, no i bardzo, bardzo przydatny bajer. To miałem jeszcze za czasów mojego Suzuki RN250, kupiłem takie odpowietrzniki, no i mi leżały. I wiedziałem, że mi się kiedyś przydadzą. I sobie zostawiłem. No i się nie rozczarowałem. Dobra, może ktoś kątem oka to zauważył, ale załatwiłem sobie coś takiego. To jest z jakiegoś skutera no name, chińskiego. Zacisk. Tylko coś wam pewnie świta, że jest odwrotny w porównaniu do tego, co jest. Jest tutaj i się właśnie, możecie się domyśleć niektórzy, założę sobie dwutłoczkowy zacisk na tylną oś, ogólnie na tylną tarczę będę miał dwutłoczkowy zacisk. A tutaj, oczywiście karteczkę zmiętolimy, żeby nie było widać dokładnego adresu, nie chcę, żeby tu pielgrzymki jakieś jeździły, a chociaż i tak za niedługo zmienię miejsce zamieszkania, więc nie ma co się przejmować. Mam paczkę Speedbike MRF.pl. Zamówiłem sobie parę części do mojego, więc rozpakowujemy. Ja tutaj muszę przyciąć, bo nie mam drugiej ręki, nie mam statywu. Na razie mi szkoda na to pieniędzy. Może jak kanał się rozwinie, to doinwestuję. Jak będzie zarabiał kanał na siebie. Dobra, ja tu rozpakowuję paczuszkę i widzimy się po krótkiej przerwie. No i dobra, paczka rozcięta. Patrzymy, co jest w środku. Zobaczymy. Czy są sknery, czy nie są sknery. Już mamy jakąś uletkę z nowymi okleinami. To oczywiście sobie przestudiuję później. Co my tutaj mamy w ofercie? Cena, rozmiar kół, pojemność i wysokość do siedzenia. A jak chcecie coś więcej, to wbijajcie na ich stronę na internecie i możecie sobie sprawdzić dokładniejszą specyfikację. Co my tu mamy? O, mamy smyczkę. Zarąbiście.
przyda się na pewno. I jedziemy dalej. Nasze zamówienie. No niestety, jak chce się mieć taką większą pojemność, dodatkowy, jakby to powiedzieć, dodatkowe koszty, czyli filtr oleju, 28 zł sztuka. Teoretycznie powinno się go wymieniać tak co wymianę taką grubszą oleju, albo co dwie, co trzy wymiany oleju powinno się taki filtr wymieniać. Tu mamy śruby pewnie do tarczy hamulcowej. No nie, czy ty to widzisz? Kurde, tamta kopka miała być inna, a przysłali mi znowu to chujostwo. O, jesteś. Trudno. 19, inny kopek mi przysłali. No, nie chciałem tego, to jest masakryczne chujostwo ten kopek. Nie polecam tego kopka. Mam taki sam przy tym. Tutaj mam taki sam, tylko trochę bardziej podtunigowałem, podgiąłem go. No ale to jest masakra, noga się ześlizguje. Chciałem taki kopek jak ma Pit Bike Rider, no i przysłali mi zły. Kurde, ale nie opłaca mi się wymieniać, bo dwa razy za przesyłkę to... Kurde, no. Trudno, będę musiał przeżyć. I tarczę większą sobie kupiłem, bo... przy moim niestety, ale ktoś manianę zrobił taką, że kupił sobie felgi i chyba tylną felgę starczą sobie kupił, ale mniejszą. I ktoś właśnie zarąbał sprawę i tam jest mniejszą tarczą i musiałem kupić większą, ale nie wiem, czy teraz nie zrobiłem błąd, bo jak założę ten dwutłoczkowy zacisk, to on chyba spokojnie wydoli na niższej tarczy. Po prostu nie potrzeba będzie chyba tej większej. Więc 65 zł pójdzie w plecy. Kurde mele, no. No i wydałem straszną kwotę pieniędzy. 262 zł. Kurde. Normalnie, nie przebolę tego. Ja tylko mówię, nie wiem, czy ktoś, kto mnie dłużej ogląda, czy nie ogląda mnie dłużej, będzie pewnie wiedział, o co chodzi. Ja zazwyczaj strasznie oszczędzam pieniądze. Ale oszczędzam tylko jak muszę, nie oszczędzam tak znowu, żeby robić nie wiadomo jaką puszerkę. Nie lubię po prostu wydawać pieniędzy na marne. Zawsze próbuję to robić wszystko najmniejszym kosztem jakim się da, ale żeby było i dobrze. Dobrze zrobione, ale za to, żeby nie wydawać na darmo pieniędzy. Tu Mokolta mi Pit Bike Rider przywiózł, bo mam małe problemy niestety z tamtym gaźnikiem. Kurde, ale normalnie małe problemy mam z tym gaźnikiem, tym VM24, po prostu dysza wolnych obrotów jest 17 i myślę ją rozwiercić, bo po prostu motor nie reaguje na ustawienia śrubodawki paliwowo-powietrznej, nie ciągnie lewego powietrza, po prostu wygląda na to, że dysza wolnych obrotów jest za mała i po prostu ciężko jest odpalić. Tak jest strasznie masakrycznie ciężko odpalić tego pitbike'a, że szkoda gadać na zawodach, to umęczę się, po prostu umęczę się. No i kopek właśnie też zamówiłem cenowy, no bo na tamtym rozwaliłem sobie dwa buty. Dwa buty, po prostu noga się ześlizguje, no i rozwaliłem sobie jednym bucie, zrobiłem sobie dziurę od krosa. A w drugim bucie rozwaliłem sobie zapinkę. Zapinkę sobie rozwaliłem, no i tyle było z mojego kopania. Dobra. Co do zacisku, to będzie to na następny odcinek, więc możecie mnie śledzić. Spróbujemy to zamontować do MRF-a. Zacisk dwutłoczkowy, potem odpowietrzymy to wszystko, układ i zobaczymy, czy to będzie hamować. Tu jeszcze klocki, udało mi się, że klocki są zarąbiste, jeszcze bardzo dużo klocka, więc nie będę musiał wydawać. A tamte klocki mam rozwalone i jeszcze te gumki mam rozwalone, po prostu ktoś tak nie dbał. Tu też są gumki rozwalone, ale gdzieś miałem zestaw naprawczy do takich zacisków, więc spokojnie sobie to ogarnę. Dobra, to na tyle. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że fajnie się Wam to oglądało. Dobra, to my się widzimy w następnym z odcinków. Jakby co,
twarzowe, będę musiał pewnie zapłacić, nie? Dla kanału. No i tyle. To na razie, trzymajcie się, hej.